Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wersję Milionerów z Ameryki Południowej. Dzisiaj będzie wersja prosto z Ekwadoru. Ekwadorska wersja Milionerów, podobnie jak inne hiszpańskojęzyczne, nosiła nazwę Quien Quiere Ser Millonario i była emitowana w dwóch biegach na antenie stacji Equavisa. Pierwszy bieg to lata 2001-2004, natomiast drugi, reaktywowany, to lata 2009-2011. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim okresie emisji gospodarzem ekwadorskiej wersji Milionerów był Alfonso Espinoza de los Monteros. To ten pan. Te dwie wersje różniły się logotypem, grafikami, ponieważ na początku grafiki były czarne, potem były niebieskie. No, czyli tak jak u nas. Lata 99-2003 i 2008-2010 tym samym się różniły, co właśnie w Ekwadorze lata 2001-2004 i 2009-2011 właśnie. Tak wyglądało studio. No i cóż jeszcze? No jak widzimy, była konkurencja, kto pierwszy, ten lepszy. Początkowo z 10 uczestników, potem tą liczbę zmniejszono do 8. No i co należy jeszcze powiedzieć? Te dwa okresy emisji ekwadorskich milionerów różniły się również konstrukcją drabinki. Przede wszystkim, zarówno w latach 2001-2004, jak i 2009-2011 mieliśmy po 15 pytań i po 3 koła ratunkowe. Klasyczny starry pack. Pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Nie było żadnych wynalazków. Natomiast, jeśli chodzi właśnie o konstrukcję drabinki. Lata 2001-2004. W tamtym okresie wyglądało to następująco. Pierwsze pytanie było za $25 amerykańskich. Tak jest. Tutaj wszystkie nagrody były w dolarach amerykańskich. Drugie pytanie było za $50, trzecie za 100, czwarte za 150, piąte, pierwszy był gwarantowany, to $200. Szóste $400, siódme $600, ósme $800, dziewiąte $1500, dziesiąte drugi próg gwarantowany $3000, jedenaste pytanie $6000, dwunaste $10000, trzynaste $15000, czternaste $20000 i ostatnie piętnaste pytanie. Główna nagroda w latach 2001-2004 to $25000. Natomiast w latach 2009-2011 no trochę się pozmieniało. Pierwsze dwa pytania zmieniły swoją wartość z 25 na 50 i z 50 na $75. Od pytania trzeciego do pytania numer 8 pozostało bez zmian. Pytanie dziewiąte, wartość spada do $1200. Drugi próg gwarantowany pozostał bez zmian. W pytaniu 11 wartość spadła z 6 do $5000. W pytaniu 12 z 10 do $8000. W pytaniu 13 z 15 do $12000. I na tym spadki się skończyły. Ponieważ pytania numer 14 i 15 to tylko wzrosty. W pytaniu 14 wartość pytania 14 wzrosła z 20 do $25000. I główna nagroda się podwoiła. Z $25000 zrobiło się $50000 w latach 2009-2011. I krótko mówiąc, tak wyglądała ekwadorska wersja teleturnieju Milionerzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Aha, jeszcze jedna taka ważna rzecz, zanim skończę. Taka ciekawostka. Przez wiele lat, przede wszystkim szczególnie w tym wcześniejszym okresie, ekwadorska wersja Milionerów była realizowana poza Ekwadorem. Ekwadorskich Milionerów, szczególnie w tym pierwszym okresie, realizowano w Peru, potem w Kolumbii i w Chile. Natomiast ten późniejszy okres, czyli 2009-2011, to już studio telewizyjne było w Ekwadorze. Dobrze, no i to wszystko teraz, jeśli chodzi o ekwadorskich Milionerów. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!